Witam serdecznie z Upalnego Lubina. Mijają już chyba prawie 2 tygodnie od ostatniego filmu, w którym pokrótce mówiłem, co w akwarium się zmieniło, a zmieniło się to niemało, zwłaszcza w 30-letnim akwarium. Tam była duża rewolucja z mchami. Mchy przeszły gruntowne odmłodzenie, więc w tym filmie pokrótce powiem, jak się oba akwaria prezentują. Tym razem zaczniemy od 10-litrowego krewetkarium, które jego ogólną kondycję oceniam na bardzo dobry. Mchy pięknie, intensywnie rosną. Trochę zbliżeń pokażę, jeżeli chodzi o te rośliny. Tutaj mamy na pierwszym planie mych Christmas Moss, którego przy co dwutygodniowej podmianie wody systematycznie przycinam, żeby zbytnio się nie rozrastał, żeby tworzył taką zwartą kępę. Chyba to jest jeden taki najbardziej ulubionych mchów krewetek, ponieważ krewetki, z tego co zauważyłem, na nim najchętniej przesiadują. Tutaj nie wiem, czy mi się uda pokazać, ale tutaj mamy jedną z krewetek. Kolejny mech, który go nazwę oczywiście nie pamiętam, bo łatwa nie jest do zapamiętania. Mech miarę dobrze sobie radzi w tym akwarium, powoli, ale sobie rośnie, co mnie cieszy. Chociaż trochę ostatnio jego tempo w mojej ocenie wzrostu znacznie się zmniejszyło, ale nie, co ważne, nie widać, żeby roślina brązowiała, więc trzeba po prostu dać tej roślinie więcej czasu. Kolejny mech w dwóch miejscach usadzony, taki mech, który miał być jako Christmas Moss, niektórzy mu to znaczy jako, kupiłem jako mech Java Moss, a to wyszło jakiś tak jakby Flame Moss, który powiedzieć, to za krzyżówka mchu, ale w tym akwarium u mnie sobie bardzo dobrze radzi. W porównaniu do większego akwarium to jest ten mech taki bardzo drobny, co moim zdaniem dodaje dużego uroku temu zbiornikowi. I ostatni mech, tu też mamy na pewno, ze 100% pewnością mech Java Moss, który w ostatnim czasie zaczął bardzo ładnie, intensywnie rosnąć. Oczywiście też co jakieś takie zbyt odstające, długie gałązki są oczywiście przycinane. Tak samo w mchu, o którym przed chwilą mówiłem. Staram się te mchy formować, ponieważ w 30-litrowym akwarium popełniłem taki błąd, że tych mchów praktycznie nie przycinałem. Więc myślę, że gdybym zadbał o ich wygląd, o ich formę, to myślę, że jeszcze do tej pory by cieszył oko. Dlatego w tym akwarium robię taką poprawkę z 30 litrów i te gałązki, które są najdłuższe, na jakieś takie najcieńsze, są usuwane. W zeszły weekend w akwarium zrobiłem nieco większą podmianę. Podmieniłem prawie 5 litrów wody. Z tego względu, że zaczęły się pojawiać takie brunatne glony, takie glony pędzelkowate. Tak podejrzewam, że może trochę któregoś razu przesadziłem z karmieniem ryb. Krewetek, tu mam tylko krewetki, przypomnę. I tak doszedłem do wniosku, że trzeba trochę to krewetkarium nieco bardziej posprzątać. Mchy wszystkie były wyjęte, wyczyściłem szyby, powierzchownie oczyściłem podłoże, podmiana 10 litrów, czyszczenie filtra. No i to już będzie chyba jutro już tydzień od tych porządków. I akwarium powoli wychodzi na prostą. Glonów nie widać, co mnie to bardzo cieszy. Mchy zdrowe, intensywna zieleń, krewetki oczywiście bardzo aktywne. Zauważyłem ostatnio kilka młodych sztuk, co mnie bardzo cieszy. I tak, moi drodzy, prezentuje się to moje skromne 10-litrowe krewetkarium. No i teraz przechodzimy do 30-litrowego akwarium, o którym ostatnio dużo mówiłem. Tak, moi drodzy, ono się teraz prezentuje. W mojej ocenie nie wygląda ono najgorzej. Fakt, zrobiło się pusto. Tutaj, jeżeli takie opinie będą, to się muszę z nimi oczywiście zgodzić, bo to jest bezdyskusyjnie akwarium zrobiło się jakoś tak bardzo przestrzennie. Ale mam nadzieję, że to jest tego taki etap przejściowy, ponieważ jeżeli chodzi o te mchy, to nieraz skracałem ich w tym akwarium, tak samo w 10-litrowym krewetkarium.
i kwestia czasu i mchy odrastały, więc trzeba im po prostu dać czasu. To tak, może kilka słów jeszcze o ogólnej kondycji tego akwarium. To tak, większych problemów z nim nie ma na ten moment, ale zaczęło trochę więcej pojawiać się pyłku zielonego na szybach. Myślę, to jest tym spowodowane, że jest dosyć spora obsada jak na takie akwarium. Roślin jest teraz dużo mniej, więc no, rośliny nie przetwarzają tego, co ryby wyprodukują. No i wiadomo, to się zaczyna powoli kumulować w akwarium. Tego zrobiłem ostatnio też trochę większą podmianę wody i na ten moment problemu z glonem nie ma. Jedyne, co mnie trochę martwi, to ten mech, przy którym pływa bojownik. Myślałem, że ten mech znacznie go się kondycja poprawi, ponieważ on był trochę taki przysłonięty przez te mchy na korzeniach. Teraz dostał dostęp do dobrego światła. Zamiast zazieleniać się, rosnąć, zaczyna tak jakby brązowieć. Pojawiły się na nim niewielkie glony nitkowate, które na ten moment mechanicznie usuwałem. No zobaczymy, co z tym mchem będzie. Na razie go bacznie obserwuję. Jeżeli nie uda mi się go tej uratować, wyjść z nim na prostą, trudno. Nie ma co też się tym smucić, ponieważ jak widzieliście wcześniej w 10-litrowym krewetkarium, ten mech o wiele lepiej wygląda, więc jak coś, to mam skąd pozyskać nowe sadzonki. Za mchem bakopa australijska, która już zaczyna sobie coraz to szybciej rosnąć, bo ona też została dosyć mocno przycięta. Rośnie na ogólnie dobrej kondycji, nie ma z nią problemów, więc kwestia czasu i te łodygi znacznie bardziej już rosną. Jak ona już zacznie rosnąć, to już naprawdę jej tempo wzrostu jest bardzo szybkie. Jak już mowa o roślinach łodygowych, to w lewym tylnym rogu chyba na ten moment jedna z dwóch takich największych ozdób tego akwarium to Pogostemon octopus, który w momencie jak wsadzałem go z tydzień temu był na równo z korzeniami, a jak już widzicie jest już coraz bliżej tafli, więc te porządki wielkie tej roślinie w ogóle nie zaszkodziły. Roślina bardzo ładnie wybarwiona, wolna od glonów i dnia na dzień widać, że ona coraz szybciej rośnie. Kolejna roślina, zwartka malajska, moja ulubienica. Taka retro roślina, roślina dawnych akwarystów. Jej te porządki w ogóle nie zaszkodziły, mimo że tam dwie sadzonki wyrwałem po to, żeby nieco dalej przesunąć korzeń z mikrozorium. Roślina świetnie sobie tutaj w moim akwarium radzi, mimo takiego skromnego podłoża. Tutaj z przodu było kilka sadzonek, ale je usunąłem. Stwierdziłem, że ta część podłoża będzie jednak czysta, wolna od roślin. Tutaj jeszcze może taki kadr na bok od akwarium, jak te zwartki się prezentują. Oczywiście bojownik też musi w kadrze być, bo to jest najważniejsze. I teraz roślina na korzeniu, mikrozorium oskrzydlone, o które trochę się obawiałem, ponieważ no musiałem ten korzeń z mchem wyjąć, żeby cały mech zerwać, wybrać najlepsze sadzonki i usadzić na nowo, to wiadomo, trochę zajęło czasu. No i myślałem, że ta roślina odchoruje. Będą jakieś tutaj brązowienia liści i tak dalej, zahamowanie wzrostu. No, okazało się, że nie zrobiło to na niej większego wrażenia. Roślina jak sobie rosła przed porządkami, tak sobie nadal rośnie. Co mnie cieszy, tutaj już widać kolejny zalążek listka. No i na koniec mchy. Mech Erect Moss, który w mojej ocenie na ten moment jest najlepiej wyglądającym mchem. Tutaj tak trochę przez telefon średnio to widać, ale jest sporo takich jasnych stożków na mchu, czyli to oznacza, że są już pierwsze przyrosty. Zanim mech, który miał być jako Java Moss, a to jest jakieś chyba jakby Flame Moss, on też, przypomnę, jest w 10-litrowym krewetkarium. Mech na razie w dobrej kondycji. Widać tam gdzieniegdzie takie jasne stożki też, zaczyna rosnąć. Na razie mech jest wolny od glonów, co mnie cieszy. On dawniej miał największe problemy z tymi glonami niskowatymi. No i na koniec mech Christmas Moss, który tutaj macie widoczny na lewym, prawym korzeniu na samym szczycie. Gdzieniegdzie widać już pierwsze stożki wzrostu. Tutaj chyba na
Ta górna część taka jest jasno wybarwiona, więc to są już nowe przyrosty. Ogólnie ten mech jest rośliną bardzo szybko rosnącą, ale po zasadzeniu, takim cięciu na nowo, dosyć długo ta roślina się adaptuje do nowego ułożenia na korzeniu, więc trzeba jej trochę dać czasu, ale już wiele razy ją skracałem, sadziłem, czy to w tym akwarium, czy w krewetkarium, i zawsze odrastała, więc o nią się nie martwię, tylko trzeba jej po prostu dać czasu. Wiadomo, co najważniejsze w przypadku mchów, nie ruszać podłoża, żeby cały ten brud się nie unosił, żeby roślina była czysta, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o hodowlę mchów. Musi być woda czysta. Jeśli chodzi o filtr, filtr świetnie sobie radzi. No w końcu jest to filtr o dużo większej mocy, o większym zapasie niż Fan Mini. Jego na ten moment nie trzeba czyścić. Woda wręcz krystaliczna. I tak powinno być. Tak, moi drodzy, akwarium się prezentuje. Myślę, że to jest kwestia czasu i będę wam pokazywał, jak już to akwarium coraz to bardziej zarasta mchami. Trzeba po prostu im dać czasu i będzie widać niedługo efekty. I tak samo, jeżeli chodzi o te mchy, jak w 10-litrowym krewetkarium, tak teraz w tym, obiecałem sobie, że te mchy będą na bieżąco cięte. Trzeba będzie pewnie co jakieś 2-3 tygodnie te mchy dokładnie przeglądać. To, co najgorsze, usuwać, skracać, przycinać, żeby te mchy jak najlepiej uformować, żeby one miały taki zwarty, ładny pokrój, a nie takie długie, wyrośnięte sadzonki. Myślę, że to też będzie kluczem do tego, żeby te mchy znacznie dłużej tej cieszyły oko, bo tutaj no, popełniła się ten błąd, o którym wspominałem na początku filmu, że te mchy nie były cięte. No niestety, jak już stwierdziłem, że pora je trochę przyciąć, to już nie było co tutaj ratować. Dlatego, że chodzi o hodowlę mchów, będą od tej pory dosyć spore zmiany. Trochę temu akwarium będę musiał więcej czasu poświęcić, no ale na szczęście nie co tydzień, tylko co kilka tygodni. I myślę, że efekty tego będą. Więc w takim podsumowaniu, przeglądzie akwarium jednego i drugiego byłoby to tyle. Tak one, moi drodzy, się prezentują. Jeszcze pokażę kilka ujęć od boku. Na ten moment nie wygląda to źle. Jest w mojej ocenie duży potencjał do tego, żeby wrócić do takiego zarośniętego akwarium, jakie było jakiś czas temu. Tak samo, że chodzi o krewetkarium. Ładnie się prezentuje. Tylko jedyne, czego to bym chciał, to że po prostu tych krewetek było więcej, ale myślę, że jeszcze trochę i będzie w tym akwarium tłoczno. Więc to w tym filmie byłoby na tyle. Za jakiś czas rzucę kolejny film, może to będzie jakieś pewnie 2-3 tygodnie, tak nie chcę co chwilę rzucać filmów, ponieważ mchy tak szybko nie rosną, więc rzucę film za jakiś czas dopiero, żeby pokazać, jaka jest różnica między akwarium, które wygląda obecnie, a tym, jak już mchy zaczną rosnąć. To byłoby na tyle. Jutro piątek, więc początek weekendu, więc wszystkim odwiedzającym mój kanał życzę udanego, spokojnego weekendu i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam was, hej!